Maciej Wiązek. Jestem rzecznikiem pracowników Biskupów. Chciałam opowiadać stadion. Takie miejsca, do których na co dzień wejść nie możecie. Nawet ci chłopcy, którzy u nas trenują, to akurat tam nie byli. Czapka? Nie? Niemożliwe. A skąd ty mnie znasz? No, FIFA grałeś. FIFA? Proszę bardzo, wchodźcie. Dzień dobry. Niesamowite. Dzień dobry. Dziękujemy. Ale niczego nie dotykamy, proszę bardzo. Nie! Kochani, może usiądźcie proszę tutaj na miejsca. Kto się zmieści, to siada, kto nie, to trudno. Zmieście, zrobimy za chwilę. Panowie, nie kłócimy się. Trudno, jak ktoś się spóźni, to musi chwilę postać. Panowie, nic się nie stanie. Panie i panowie. Ale właśnie to chodzi, że może panowie ustąpili miejsca. No to zrobimy zdjęcia. Panowie, bo puścimy to w sieci i będą się wszyscy z was śmiać. Yeah. Janek, nie rób tak. Teraz ładnie się uśmiechajcie, bez tych głupich gestów. 3, 2, 1 i raz. Jeszcze raz dobra. Nie, jednak ten kolega nie może. Kochani, gdzie jest, waszym zdaniem jesteśmy? No? Na stadionie? To na pewno, bardzo dobrze, ale tak konkretniej? Nie wiem. Spójrzmy do takiego, że wielkie słowo. To jest tak zwana loża VIP. Nawijaj. Zbijaj, nawijaj. Dzień dobry. Mamy tam właśnie Pokażę mi synie, że poznajecie. To jest brawo. Patrz, chodzą na mecze. Dziękuję. Mam czym do swojej koleżanki czekają. Dobra. Przyszliśmy, odwiedziliśmy waszą szkołę razem z piłkarzami Wisły. Przed wami Seweryn Kiełbik, bramkarz naszej wspaniałej drużyny, Krystian Popiela, nasz młody napastnik. Chcieliśmy wam wręczyć plakaty naszej drużyny w danej lekcji. Środa, południe, w domach, w takich warunkach. Będziesz dzisiaj? Będę zrobić taką fotkę, że będziemy wszędzie wstawiać. No, no, ja to znaczy specjalnie fanpage zakłada, bo tylko dlatego. Kolekcjonuję fotografię Krystiana Popieli. Dobrze, ja pierwszy. Nie, codziennie to samo zdjęcie Krystiana Popieli. Myślę, będzie ten, co cały czas już stawiał za mnie, bo tam tak nie rozpisał. No, za 200 tygodniowo. A co to za przedmiot angielski? No to od razu dogadaj stawkę, ty. Ale rozliczamy się od postaci, no, od dniówki, czy jak? Od zasięgu. No jak chcesz, co nie? Dogadamy się jakoś, co nie? Jesteś dobrą, dobrą kumpla, więc się dogadamy. O tym się nie musisz martwić, co nie? Dobra, no to myślę, że... No co, wypadek, dlatego na bramce jest. Pomóc? Nie, damy radę. Wiśnia. To mówiłem, że przynoszenie tego wszystkiego to jest... To jest nagrane. To jest nagrane już. Człowieku, wiesz, ile to kosztuje, żebym tego nie puścił? Ale to oni to zobaczą wieczorem, jak Mateusz rzuci film. To już jutro nie będziesz pracował. Ja się nie strasz. To jest chyba to nasza klasa. Wisła Płock postanowiła odwiedzić waszą szkołę. Macie szczęście, spotkaliście Seweryna Kiełpina, bramkarza naszej drużyny, Krystiana Popiele, młodego napastnika. Rozdamy wam plany lekcji, plakaty. I zapraszamy wszystkich na mecze oczywiście, tak? Łukasiewicza 34 oczywiście. Nie miała być okienki. Niestety. Dzień dobry. Przeszkadzać.
na ciebie tak nie sami, powiedzieli, wow. Sami chłopaki. Co? Tak, sami chłopaki. Dzisiaj wasz uczestnik, przeszkadzamy odwiedzić piłkarze Wisły, nasz bramkarz naszej drużyny Seweryn Kiełbi, raz doświadczony napastnik, obie nogi, cztery języki, szuka żony. Krystian Popiela. Rozdamy wam plakaty, plany lekcji, a na tym planie lekcji, który wam za chwilę Seweryn rozda, jest taki mały niezbędnik każdego kibica polskiej Wisełki, że wypełniajcie go i przychodźcie na mecze przy Łukasiewicza. Najbliższy już za dwa tygodnie z Wisłą Kraków. Zapraszam serdecznie. Zapraszam.